Dzień dobry, moim gościem jest europoseł pan Łukasz Kochuć. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam z trzeciego piętra Parlamentu Europejskiego w Przede Brukseli. wszystkim serdeczne gratulacje, super wynik na debiucie na nowej liście. No bardzo się cieszę, dziękuję bardzo A niech pan powie, i proszę bardzo, ja przerwałem, proszę bardzo. no, chciałbym podziękować wszystkim tym 107 tysiącom osób w województwie śląskim, którzy zdecydowali się postawić krzyżyk przy moim nazwisku. To jest na pewno dla mnie bardzo ważne i te 107 tysięcy, które zadecydowało w ogóle o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em, to jest taka dla mnie ważna symbolika. Udowodniliśmy, że Polska to nie PiS, czyli to, co przez 5 lat w Parlamencie Europejskim praktycznie w każdym wystąpieniu podkreślałem. Ale to wie pan, żeby wyborcy mogli postawić krzyżyk przy pana nazwisku, to najpierw lewica musiała położyć, postawić panu krzyżyk, tak? Niech pan powie, Tak. czy pan był zdrajcą, jest pan zdrajcą, czy zrzucono pana z pokładu, jak było? Nie, ta decyzja lewicy była gdzieś tam w jakiś czas nie do końca jasna, kto będzie tą jedynką na Śląsku. Ja po prostu w ciągu tych 5 lat miałem trudne relacje z Robertem Biedroniem, bo 5 lat temu, jako wtedy kandydat Wiosny, zrobiłem po prostu lepszy wynik niż Krzysztof Śmiszek w okręgu dolnośląskim i myślę, że obawiano się siły tych moich głosów właśnie w województwie śląskim i ta układanka polityczna, która gdzieś tam miała miejsce w głowie Roberta Biedronia, nakazywała mu osłabić listę lewicy w województwie śląskim. Jednocześnie ta układanka taka koalicyjna z partią Razem w tle, z którą nie jest mi po drodze. Nie ukrywam, że ja nie chciałem po prostu być na jednej liście z jedynką z Razem, bo nie chciałem dokładać moich głosów do ewentualnego sukcesu partii Razem, bo słyszałem od Zandberga, Magdaleny Biejat i Koniecznego właśnie, że oni chcą dołączyć do skrajnie lewicowej frakcji w Parlamencie Europejskim. A pan redaktor dobrze wie, że ja jestem osobą bardziej o centrolewicowych poglądach, więc to się tak wszystko po prostu poukładało w jedną całość i w momencie, kiedy otrzymałem propozycję startu z list Koalicji Obywatelskiej, to zdecydowałem się wystartować. Przy też wielkim takim sympatii wyborców lewicy w województwie śląskim i też struktur, które naprawdę bardzo żałowały, że nie mogę otwierać listy lewicy w województwie śląskim, ale. Niech pan powie, bo ja tych lewicowych szachów do końca nie rozumiem. Czy to na końcu tak wyglądało, że Biedroń użył Koniecznego i partii Razem, żeby zemścić się panu za pokonanie 5 lat temu Śmiszka? Tego się nigdy nie dowiemy. Jeżeli rzeczywiście tak było, to świadczy o Robercie Biedroniu bardzo źle, bo gdybym ja pewnie był na tej liście, to lewica być może w skali kraju miałaby czwarty mandat. Może właśnie w województwie śląskim byłby na pewno i wtedy na pewno Śmiszek też by się dostał. A może i premier Marek Belka zostałby europosłem po raz drugi. Nie wiem, jakie dokładnie były te szachy w głowie liderów nowej lewicy. Jedno jest pewne, że zaszkodzili sami sobie, bo te 3 mandaty, utrata tak dobrych europosłów jak premier Marek Belka czy Włodzimierz Cimoszewicz się samo komentuje i myślę, że ja miałem bardzo trudne 5 lat w Parlamencie Europejskim, mimo że byłem jednym z najbardziej aktywnych europosłów i jeśli chodzi o ilość wystąpień, jeśli chodzi o legislację i sukces, jak przepchnięcie konwencji stambulskiej przez parlament i dla całej Unii Europejskiej, to ja nigdy nie byłem pupilkiem Roberta Biedronia i to na pewno gdzieś tam w mediach w tamtym czasie nie było dostrzegane. Natomiast teraz mam ogromną satysfakcję, że udało mi się zrobić tak dobry wynik, bo to pokazało, że taka praca przez 5 lat, w zasadzie to była kampania wyborcza przez 5 lat Ale i w regionie, i w parlamencie ma niech sens. pan powie, co to znaczy być, nie byłem pupilkiem Biedronia i czy on był szefem frakcji, a pan podwładny, który z tego powodu cierpiał, czy na czym polegał problem?
No wielokrotnie gdzieś tam byłem pomijany, jeśli chodzi o oczywiście media krajowe, bo jest oczywiście ten rozdzielnik partyjny, z którego praktycznie niczego nigdy nie dostałem, właśnie ze względu na Roberta Biedronia. Właśnie ta konwencja stambulska, to było dla mnie coś takiego bardzo dziwnego, bo to jest coś, co było na sztandarach wiosny, no, Nowej Lewicy później. I mi się to rzeczywiście personalnie udało tutaj wspólnie ze szwedzką europosłanką Arbą Kokalari przeprowadzić przez Parlament Europejski i w zasadzie no Biedroń się tym nie chwalił, pomimo że to przecież poseł z jego delegacji osiągnął sukces właśnie w Parlamencie Europejskim, ale ja już naprawdę nie chcę do tego wracać, bo te czasy są na szczęście za mną, już nie muszę się też wstydzić za Ale wie pan, kompletnie niemerytoryczną kampanię do Europarlamentu, bo ja nie. na końcu wie pan, okazało się, że lewica jest najbardziej prorodzinną partią w Polsce, prawda? Bo wprowadzić całą rodzinę do Europarlamentu to jest sukces. No niestety z takiej perspektywy można powiedzieć, że Robert Biedroń osiągnął swoje cele i można nad tym ubolewać, zwłaszcza w kontekście właśnie nieosiągnięcia mandatu przez premiera Marka Belkę czy Włodzimierza Cimoszewicza. Z którym zresztą współpracowałem przez te 5 lat, dobrze się poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy i bardzo żałuję, że ich nie będzie akurat w nowym rozdaniu. Ale to myśli pan, bo to czy to nie jest za daleko posunięty wniosek Belka i Cimoszewicz, którzy rzeczywiście byli świetnymi deputowanymi, nie weszli przez brak głosów czy przez Biedronia, bo wtedy nie łapie. Ta ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest nieubłagana i tutaj te poszczególne okręgi wyborcze, ta siła list decyduje o tym, czy ktoś wchodzi, czy nie. Są takie okręgi, gdzie po prostu ilość osób, potencjał ludzi jest większy. Jednym z tych miejsc jest Województwo Śląskie, Małopolska, Wielkopolska i także Dolny Śląsk z województwem opolskim. I to są miejsca, gdzie te mandaty dla takiej partii powyżej 5, a do 8% jakby z automatu są zabierane. Premier Belka startował z bardzo trudnego okręgu łódzkiego, gdzie rzeczywiście musiałoby być poparcie dla lewicy na poziomie przynajmniej 12% w skali kraju, żeby ten mandat uzyskać. Premier Cimoszewicz, no to jest mniej więcej 10% w skali kraju, żeby zachodniopomorskie brało mandat. No, ale tak to zostało poukładane, niestety, że inne okręgi były biorące dla lewicy. Premierzy wiedzieli, na co się piszą, bo przecież startowali z tych okręgów. No, i tak to się skończyło, że te 3 mandaty rzeczywiście trafiły na Dolny Śląsk, do Poznania i dla Biedronia w Warszawie. Czy mówi pan, że po prostu lewica sama sobie odstrzeliła Śląsk, a więc największą pulę głosów w kraju, tak? Tak, to na pewno, bo ta decyzja o starcie osoby z partii Razem na jedynce była niezrozumiała dla wielu ludzi w województwie śląskim. To nie jest województwo, gdzie takie skrajne socjalistyczne postulaty partii Razem są popularne. Ja zwracam też uwagę, że w ogóle partia Razem w tych wyborach, ja nie jestem daleki od partii Razem, więc tym bardziej mam z tego satysfakcję, osiągnęła w skali kraju tylko 97 tysięcy głosów. Czyli Wszyscy kandydaci więcej w całym kraju. Czyli o 10 tysięcy mniej niż ja w jednym województwie. I to też jakby moim zdaniem pada ten mit, że to partia Razem jest tą największą siłą lewicy. To nieprawda. Zwróćmy uwagę, że procentowo rzeczywiście Marek Belka i Wojciech Cimoszewicz. z tego, co pan mówi, to największą siłą lewicy jest para Biedroń-Śmiszek. Socjaldemokracja powinna być moim zdaniem na sztandarach nowej lewicy, a nie skrajna socjalistyczna narracja partii Razem, która zresztą wprost mówiła, że chce trafić do innej frakcji niż socjaldemokratyczna tutaj w parlamencie. A jak pan Gdybyśmy mówi, tak. że skrajne postulaty koniecznego czy razem to nie jest coś, co zostanie zaakceptowane na Śląsku, to o czym pan mówi w szczegółach? Gdyby pan porównał procentowo wynik w województwach właśnie, to okazuje się, że Marek Belka czy Cimoszewicz zdobyli największy procent tych głosów w tych swoich poszczególnych okręgach, natomiast nie zdobyli największej ilości głosów
na tych swoich listach, bo te listy po prostu były w województwach, które są mniej liczne. I stąd te mandaty dla Śmiszka Biedronia i Szorin Wielgus. To jest czysta matematyka i czysta ordynacja wyborcza. Jeśli chodzi o na przykład o tym, o to, co pan zapytał, o partię Razem i te skrajne postulaty, no ja uważam, że lewica wcale nie musi być totalnie w kontrze do rządu Tuska. To jest błąd taki ad hoc, który partia Razem popełnia i taka wojna wewnętrzna między tymi politykami partii Razem, którzy krytykują rząd Donalda Tuska, a tymi, którzy z Nowej Lewicy, którzy są w tym rządzie, jest niezrozumiała dla wyborców lewicy. I nawet wiem, że ta praca klubu parlamentarnego jest z tego powodu utrudniona, bo ministrowie Nowej Lewicy muszą współpracować z politykami partii Razem, którzy w tym samym czasie krytykują rząd Tuska i często wynoszą pewne pomysły i później robią konferencje prasowe, spijając niejako śmietankę z tych osiągnięć ministrów lewicy. Więc ta współpraca jest bardzo trudna i ja cieszę się bardzo, że nie muszę już tego więcej przeżywać i wysłuchiwać, bo tam na pewno na tym pograniczu Nowej Lewicy i Partii Razem dojdzie do jakiegoś buntu. Wczoraj pan Zandberg zadeklarował, że chyba najlepsze rozwiązanie byłoby wyjście z tego rządu Tuska. Co pan myśli? To nie pójdzie w tą stronę? Partia Razem i tak nie jest w rządzie Tuska. Oni są niestety politykami w krótkich spodenkach, bo wtedy, kiedy mogli mieć jakąś odpowiedzialność za to, co się wydarzyło po 15 października, kiedy mogli rzeczywiście budować swoją politykę w konkretnych ministerstwach, oni powiedzieli, że jak zwykle wolą być w opozycji do wszystkich. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo ja jednak ciągle mam na uwadze, że my musimy dbać o koalicję 15 października, bo jeżeli nie koalicja 15 października, to pamiętajmy o tym, że rośnie Konfederacja, ale to poparcie dla Konfederacji jest mocno rosnące. Zauważyłem to też na czasie kampanii wyborczej. I to jest niebezpieczne, bo po prostu PiS-owi rośnie potencjalny koalicjant. Zresztą tak samo myślę, że w tych kwestiach socjalnych partia Razem mogłaby spokojnie z PiS-em tworzyć przyszłą koalicję. Zresztą o tym też często słyszymy i widzimy na Twitterze. A kto, niech pan powie, kto rządzi polską lewicą tak naprawdę? Kto kręci tym interesem? Kto ma tam większość w tej spółce? No ja myślę, że jednak Włodzimierz Czarzasty jest liderem formalnym i nieformalnym Nowej Lewicy i całego klubu. Wynika to też z tego, że Robert Biedroń jakby, no teraz to już w ogóle po tym drugim swoim mandacie na pewno w Brukseli zniknie i tutaj przedpole dla Włodka Czarzastego jest ogromne, żeby chwycić tą organizację mocniej i że tak powiem, wstrząsnąć, bo rzeczywiście moim zdaniem Włodek Czarzasty powinien postawić partię Razem pod ścianą i im powiedzieć, że mają po prostu przyłączyć się do całej koalicji 15 października i właśnie włączyć się w pracę rządu Donalda Tuska. To Czarzasty kręci z Zandbergiem, czy Zandberg Czarzastym? No to jest podobny mechanizm polityczny jak wcześniej suwerenna Polska na listach PiSu. To jest taka partia Razem, to jest trochę taka chupa, która się pojawia na listach Nowej Lewicy. Wybierają sobie jakieś tam miejsca na tych listach i pchają całą politykę informacyjną tylko o tych kandydatach w czasie kampanii wyborczej. Widzieliśmy to w tej kampanii znowu, jeśli chodzi o okręg Małopolski, gdzie postawiono na kandydatkę z miejsca numer 2 i ta kandydatka przeskoczyła wiceministra Andrzeja Szejnę. I to tak działa w każdych wyborach. W wyborach parlamentarnych dokładnie te sukcesy partii Razem wynikają po prostu z tego, że oni w każdym okręgu wyborczym stawiali na jednego kandydata i na tych wszystkich konwencjach, nawet Nowej Lewicy, po prostu reklamowali tylko i wyłącznie tych swoich razemowych kandydatów. Gdyby mieli wystawić po dwóch, trzech kandydatów na listę, to pewnie te wyniki nie byłyby już takie imponujące i myślę, że mieliby dużo mniej posłów w polskim Sejmie. Czyli razem to jest partia w partii, tak? Czy frakcja albo podpartia w partii lewica, tak? Tak, ja mam swoje. Ja też nie jestem jakimś wielkim hejterem partii Razem. Ja uważam, że demokracja
jest piękna, kiedy jest różnorodna i dobrze, że jest pewnie taka partia mocno socjalistyczna także w Polsce, jak partia Razem, ale przypominam 2015 rok, kiedy też właśnie dzięki temu, że partia Razem wyskoczyła jak zając z kapelusza, właśnie Zjednoczona Lewica poległa w tamtych wyborach i PiS żebrał tą nadwyżkę ordynacją Donta. I to jest niebezpieczne. Ja uważam, że ta lewica w postaci partii Razem powinna się po prostu określić, czy chce być w obozie demokratycznym, czy chce być docelowo przyszłym koalicjantem PiS-u i tego obozu, bo to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Wie pan, w Niemczech w latach 30. komuniści też uważali, że wrogiem jest nie NSDAP, tylko socjaldemokracja. Więc jest to pewna, może daleko idąca analogia, ale pewne podobieństwo zachowań jest. Wie pan, w Parlamencie Europejskim, jak obserwowałem wystąpienia właśnie tych polityków The Left, czyli tej skrajnej lewicy europejskiej, to one są bardzo często bliższe skrajnej prawicy niż takiemu rozsądnemu centrum. I takie wystąpienia antynatowskie, antyamerykańskie, często prorosyjskie. Przypominam sobie choćby kilku posłów z Irlandii, którzy właśnie taką retorykę tutaj stosowali. Zawsze mnie jakoś tam odrażała i ja z tymi politykami naprawdę nie chciałem mieć Czy nigdy problemu. mówi pan, że ta skrajna lewica europejska to jest po prostu partia Putina? Wie pan co, ja myślę, że to wynika po prostu z takiego totalnie antynatowskiego kursu w wielu tych partiach, szczególnie w państwach członkowskich. Pamięta pan pewnie początkowe wypowiedzi Adriana Zandberga z dawnych czasów. On się już od tego w międzyczasie na szczęście odciął. Ale rzeczywiście ta narracja prorosyjska w wielu tych skrajnie lewicowych środowiskach występuje. Czy pan się oświadczył Koalicji Obywatelskiej, czy ona panu złożyła propozycję? Jak to poszło? Nie pan, ja przez 5 lat pracowałem z wieloma europosłami Koalicji Obywatelskiej w parlamencie, z Radosławem Sikorskim, z Bartkiem Arłukowiczem. Blisko współpracowałem zawsze w województwie śląskim z posłanką Moniką Rosą. Jak pan pamięta, ja byłem kiedyś szykowany na jedynkę Koalicji Obywatelskiej jeszcze przed panem Kałużą. Więc ja jestem bliższy temu centrum rzeczywiście i zawsze byłem. I też wyborcy też prosto mówili po tym przejściu, że trafiłem w końcu tam, gdzie jest moje miejsce. Natomiast w momencie, kiedy te kryzysy się pojawiły na lewicy, kiedy ja prowadziłem też te negocjacje i rozmowy z Zandbergiem, Biejatem, Czarzastym, to ta propozycja z Koalicji Obywatelskiej się pojawiła. Oni doceniali zawsze moją pracę w regionie i w Parlamencie Europejskim i bardzo się ucieszyłem, że po prostu będę mógł, przynajmniej, że będę mógł wystartować, a później docelowo kontynuować swoją pracę i jestem naprawdę wdzięczny im za to, że docenili tą moją pracę, bo to wcale nie musiało się tak potoczyć. A mówi pan o współpracy z europosłami KO, a czy z europosłami PiS-u miał pan jakieś okazje współpracować? Myślę, że tylko jeden był taki moment, kiedy rzeczywiście wszyscy europosłowie wtedy z województwa śląskiego mówili jednym głosem i to był moment, kiedy tak zwane rozporządzenie metanowe wymagało zmiany. I tutaj rzeczywiście ta współpraca nawet z posłami PiS-u w tej sprawie była, bo ich rząd, ówczesny rząd PiS-u zaniedbał tą sprawę na poziomie Rady Unii Europejskiej i później po prostu proszono nas o wsparcie we swoich frakcjach politycznych i pomogliśmy, bo to była bardzo ważna zmiana dla polskiego przemysłu wydobywczego, bo praktycznie to rozporządzenie metanowe w tej pierwszej formie zamykałoby polski przemysł wydobywczy w 27 roku, a to jest po prostu niemożliwe do wykonania i pomogliśmy. I ja z wielką przyjemnością w tej sprawie też negocjowałem i pomagałem wspólnie z Markiem Baltem w mojej frakcji Socjalistów i Demokratów Wczesnej i udało nam się tę sprawę załatwić. W innych sprawach A ma pan wśród pisowców w Europarlamencie znajomych, przyjaciół? Jak to wygląda w praniu? w praniu to wygląda tak, że oni bardzo często po prostu gdzieś tam na korytarzach próbują zagadywać, ale ja jestem dla wielu z nich persona non grata, zwłaszcza jak stoję na mównicy, bo te moje wystąpienia tutaj przez te 5 lat
były dość mocne i ostre w obronie praworządności, oczywiście w Polsce i demokracji, praw człowieka, wolnych mediów. Najbardziej się pan lubi z panem Jakim, podejrzewam, tak? No niestety, nie, panie redaktorze, z panem posłem Jaki to dzieli mnie ocean, jeśli chodzi o Nie, poglądy, natomiast. to był dowcip. Wie pan, Śląsko-Polski, Górny Śląsk i w sprawie praworządności rozumiem, że była niedoskonale rozbieżne. Tak, wielokrotnie dochodziło między nami do różnych spięć. Ja też przyszedłem długą drogę retorycznie, bo wie pan, ja nie jestem jakimś tam, nie byłem przynajmniej na początku doświadczonym mówcą, więc dla mnie to też był taki 5-letni okres, kiedy ja dopiero wyrąbywałem sobie tą polityczną rozpoznawalność i też swego rodzaju taką pozycję tutaj w Parlamencie Europejskim, A ale niech pan powie, ten znaczek w klapie to jest herb Śląska czy Katowic? tak, to jest herb Górnego Śląska. Czy Andrzejowi Dudzie już pan podziękował za weto w sprawie języka śląskiego? Bo domyślam się, że głosów pisowcom na Górnym Śląsku raczej nie przysporzył i pomógł Nie, no takiego panu. nie wysyłałem kwiatów panu prezydentowi Dudzie, bo gdyby podpisał, to byłbym na pewno dużo bardziej szczęśliwszym człowiekiem i myślę, że też byłby to swego rodzaju sukces, bo ta presja z perspektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie Śląskiej Gotki była duża. Natomiast rzeczywiście po tej decyzji Andrzeja Dudy zauważyłem podczas różnych spotkań z wyborcami w miejscowościach typu Czerwionka Leszczyny, Rybnik, Lyski, Redutowy, czyli tam, gdzie ta tożsamość śląska ciągle ma się dość dobrze, że bardzo wiele ludzi przychodzi do mnie i mówi, że byli wcześniej wyborcami PiSu czy Andrzeja Dudy i od tego weta Andrzej Duda jest dla nich persona non grata. Czyli ten język śląski naprawdę leży bardzo na sercu ludziom? Czy to nie jest taki czy to jest godnościowo symboliczne, czy naprawdę ma jakoś politycznie istotne, społecznie ważne jest dla ludzi? Że myśmy sobie społecznie z tym poradzili, bo my mamy po prostu w sobie tą śląskość i my o nią często walczymy w różnych stowarzyszeniach, organizacjach, instytucjach kultury. To się wszystko dzieje oddolnie. Samorządy też często pomagają, kiedy widzą, że to jest ważne dla danej części mieszkańców. Natomiast symbolicznie i godnościowo jest to dla nas bardzo ważne, bo rzeczywiście, jeżeli co 10 lat w spisach powszechnych 600 tysięcy osób deklaruje śląską tożsamość i 500 tysięcy deklaruje używanie języka śląskiego, to fajnie byłoby, żeby Polska to w końcu dostrzegła i zrozumiała, A zaakceptowała i wsparła po prostu. jaki pana zdaniem był motyw Dudy? Czyli zawetuję, bo jak im dam język śląski, to za chwilę się naprawdę okaże zakamuflowaną opcją niemiecką, cytując Kaczyńskiego, czy o co chodzi? Myślę, że to jest kwestia braku wiedzy i w ogóle świadomości tego, czym jest Śląsk, czym jest śląska tożsamość, jaka była historia Śląska, co to jest Śląsko-Gotka. Na pewno ta decyzja, jakby w mojej ocenie ona była, ja ją przewidziałem, ja wiedziałem, że prezydent Duda tak się zachował, bo jest prezydentem jednej opcji politycznej, ale to uzasadnienie, które było, czyli nazywanie nas już nawet nie zakamuflowaną opcją niemiecką, tylko elementem wojny hybrydowej, to jest coś, co zbulwersowało bardzo wielu ludzi i oczywiście także mnie, bo używanie śląskiej sprawy do tego, żeby sobie za przeproszeniem wycierać gębę w kwestii wojny hybrydowej, to jest coś, co jest na Śląsku kompletnie niezrozumiałe. I to właśnie najczęściej padało na tych wszystkich spotkaniach i targach. Ludzie mieli dość tego obrażania i właśnie takiego tworzenia sztucznego podziału, bo my rzeczywiście jako Ślązacy jesteśmy dumnymi obywatelami Polski. Kibicujemy reprezentacji Polski w piłce nożnej, jesteśmy patriotami, ale chcielibyśmy też być docenieni i uznani jako ci, którzy na tych ziemiach mieszkają od wieluset lat i którzy wnoszą też dodatkową wartość do dziedzictwa Rzeczpospolitej. A niech pan powie, jest pan w Parlamencie Europejskim, widzimy korytarz za panem. Jaka tam jest atmosfera powyborcza? Czy coś się zmieniło? W sensie jest poczucie, że jednak wygrał zdrowy rozsądek, umiar? Czy jak to jest komentowany, że tak powiem, ten ogólnoeuropejski wynik wyborów?
Tak, jest takie poczucie, że wygrał zdrowy rozsądek, bo znowu te sondaże wskazywały, że te skrajnie prawicowe siły mocno urosną, a okazuje się, że to właśnie rozsądek, czyli EPP, powiększyło znacznie swoje posiadanie w Parlamencie Europejskim. Zmniejszyła się trochę frakcja zielonych. To też jest zrozumiałe po tym takim, można powiedzieć, zagalopowaniu się w legislacji w kontekście Zielonego Ładu. Zwiększyła się troszkę reprezentacja skrajnej prawicy, ale też socjaliści utrzymali swój stan posiadania, więc ta stabilna taka koalicja między EPP a SD będzie trwała i to dobrze chyba dla Unii Europejskiej, że pójdziemy takim stabilnym centrum, bo czasy są niepewne i musimy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli Unii Niech Europejskiej. pan powie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest taki TALiS, pociąg z Brukseli do Paryża. Czy nie ma strachu w Brukseli, że ta Francja tym pociągiem na dobre odjedzie z Unii w efekcie zbliżających się wyborów, czy nie? Jest taki strach w samej Francji. Moja siostra mieszka w Paryżu i od wielu lat i też rozmawiam z nią bardzo często i rzeczywiście we Francji jest ogromne poruszenie po tych wyborach i takie lekkie niedowierzanie, że to się stało. Trochę taki podobny mechanizm, jak był po Brexicie w Wielkiej Brytanii. Jak to się potoczy, nie wiem. Mam nadzieję, że Francuzi pójdą do tych wyborów i zagłosują na stabilne centrum. Trudno mi sobie wyobrazić Francję poza Unią Europejską. Mam nadzieję, że ludzie we Francji zrozumieją, że ich miejsce jest w Unii Europejskiej i że ta droga, którą przechodzi Europa, no, ta droga musi być wspólna, bo to są rzeczywiście trudne czasy dla zachodnich Europejczyków, którzy nie do końca rozumieją to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I też myślę, że to będzie nasza rola w tym Parlamencie Europejskim, żeby przekonywać partnerów właśnie z zachodnich demokracji, że to nie jest nasza wojna i to nie jest wojna Ukrainy, tylko to jest wojna o przyszłość Europy. A nie, pan, jeszcze jedno pytanie. Pan kandydował po raz kolejny, czyli o implicit to jest oczywiste, że lubi pan tą robotę i zakład pracy. Proszę powiedzieć, co pan w tym zakładzie pracy pod nazwą Parlament Europejski lubi i w tej pracy, co pan lubi? No, to było w ogóle moje marzenie od czasów liceum. Ja byłem tym pokoleniem, które pamięta jeszcze Polskę bez Unii Europejskiej. Brałem udział we wszystkich możliwych olimpiadach wiedzy o Unii Europejskiej. Później, jakby to marzenie się sformalizowało, zostałem europosłem. A wcześniej studiowałem w Finlandii też na programie Erasmus, więc też dzięki Unii Europejskiej miałem tą okazję poznać taką rzeczywistość studencką poza Polską. Byłem beneficjentem też tego, że rynki pracy się otworzyły, bo pracowałem ilegalnie w Norwegii przez 2 lata w Czechach, więc ja jestem takim trochę dzieciakiem Unii Europejskiej, tak jak Roberta Metsola, często o tym rozmawiam z nią. Ja bardzo lubię to środowisko pracy, to międzynarodowe środowisko, w którym można dostrzegać to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli, właśnie z perspektywy Unii Europejskiej. Bardzo lubię tutaj rzeczywiście też sesje plenarne, kiedy możemy rzeczywiście zabierać głos, dyskutować ze sobą. I cieszę się, że też mogę, chyba udowodniłem przez te 5 lat, że można wykorzystywać Parlament Europejski do jednocześnie budowania pozycji politycznej w kraju i w regionie, bo te narzędzia, które nam Parlament daje, pozwalają nam choćby brać udział w Sejmie, w spotkaniach z mediami, z innymi politykami krajowymi. Oczywiście nie mówię tutaj o sali plenarnej w Sejmie, tylko w ogóle po prostu w Sejmie przebywać i czuć też tą politykę taką od kuchni. No i region, bo tutaj rzeczywiście możemy zapraszać też prezydentów miast, budować takie fajne sojusze, pomagać także samorządom z perspektywy Parlamentu Europejskiego. Uważam, że to nie jest absolutnie miejsce do politycznej emerytury. To jest miejsce, gdzie jeżeli się chce, to można ciężko pracować i budować swoją pozycję Niech pan polityczną. śląską gotkę to oczywiście pan zna, ale francuski pan opanował przez tych 5 lat. Nie, francuskiego nie znam dobrze. Do Oczywiście Brukseli się porozumiewam przydaje. się. Halo? Mówię, bo w Brukseli się przydaje, jak wiadomo. Przydaje się, a zwłaszcza się przydaje w Strasburgu, gdzie rzeczywiście nawet ten parlamentarny staw
niezbyt chętnie używa języka angielskiego, ale język angielski to jest absolutnie język, który króluje w instytucjach europejskich i bez znajomości języka angielskiego na pewno byłoby tutaj bardzo trudno mi pracować. Ja trochę to przekładam, właśnie A w porównuję do razie tej. czego siostra pomoże z językiem, nie? Zgadza się, moja siostra jest płynna w języku francuskim, więc akurat tak. Natomiast ja też używałem swego czasu języka norweskiego i może to nie jest mój taki główny core pracy w parlamencie, ale często współpracując z posłami ze Skandynawii i też z politykami norweskimi, którzy przyjeżdżają do Brukseli, mam dobre relacje i też jakby wiele rzeczy w tej delegacji między To muszę Parlamentem zapytać, Europejskim. a pracował pan w Oslo, czy gdzie w Norwegii? Oslo. Pracowałem w Oslo przez 1,5 roku i przez pół roku w Stavanger. I panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że ja tak naprawdę tą śląską tożsamość zrozumiałem właśnie w Oslo. Bo mój szef ówczesny pochodził ze Stavanger i mówił w naszym biurze w Oslo w swoim regionalnym dialekcie. I to było dla I mnie tak co pan robił w tym szokujące. Oslo? Pracowałem najpierw, wyjechałem po studiach, bo wtedy norweski rząd szukał ludzi z wyższym wykształceniem, żeby ich wykształcić w kontekście języka najpierw, a później mieliśmy przejść taki roczny okres w magazynie. Pracowałem fizycznie w magazynie z książkami. To zobaczyłem, jak tam wyglądają podręczniki. Bardzo ciekawa w ogóle wiedza do choćby nauki edukacji obywatelskiej czy wiedzy o religiach. Później wylądowałem w takiej firmie w Skanska Norge, gdzie byłem takim początkującym księgowym. Wie pan, to dobrze, że pan trafił, bo jak ja w 1988-1989 roku pracowałem w Norwegii, to było miejscowość się nazywa chyba Lillestrøm, 60 kilometrów na północ od Oslo, to ja kurczę torf suszyłem. A pan tu księgowości, więc już widać, że też po tym awans tych Polaków przez Tak. 10, 15, 20 lat. Ja w Lillestrøm też byłem, bo to nie, ja mieszkałem na takiej granicy Oslo, więc to Lillestrøm nie było aż tak daleko, metrem dojeżdżałem do pracy, ale zgadzam się z panem. Znaczy ten sukces Polski, który się wydarzył w przeciągu tych 20 ostatnich lat członkostwa w Unii, był szeroko komentowany w ogóle w norweskich mediach. W Aftenposten były ogromne artykuły na ten temat. Później był wielki szok i niedowierzanie, że wygrał PiS i że Polacy odchodzili od tych wartości europejskich też w przestrzeni publicznej, ale obecnie myślę też te relacje z Norwegią są bardzo bliskie, bo też premier Tusk ma swoje doświadczenia pracy w Oslo, więc można powiedzieć, że i pan, i ja, i premier Tusk mamy swoje norweskie doświadczenia i chyba wiemy, jak może wyglądać nowoczesna socjaldemokracja, jak może wyglądać państwo dobrobytu. Panie pośle, jeszcze raz serdecznie gratuluję wyniku. Serdecznie dziękuję za rozmowę i powodzenia życzę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim moim wyborcom i mam nadzieję, że przez te 5 lat w Parlamencie Europejskim sprawimy, żeby Europa była bezpieczniejsza. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję.